w tej chwili na Białorusi dzieją się rzeczy straszne, ale i bardzo ważne. Wszyscy o tym w tej chwili mówią, dlatego ja zamiast o tym, co Łukaszenko robi w tej chwili, opowiem wam o tym, co zrobił 22 lata temu, jak bez żadnego widocznego powodu popsuł sobie relacje z większością państw Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi. Jest rok 1998. Zagraniczni dyplomaci w tym czasie mieszkają w kompleksie Drozdy pod Mińskiem. To jest takie osiedle dość bogatych domów jeszcze z czasów radzieckich. W czasach ZSRR tam mieszkała nomenklatura, a później oprócz zagranicznych dyplomatów mieszkał tam także Aleksander Łukaszenka. 22 kwietnia 1998 roku ambasadorowie otrzymali wiadomość, że muszą się wyprowadzić ze swoich domów do 10 czerwca. Oficjalnym powodem była konieczność przeprowadzenia pilnych prac remontowych, konkretnie chodziło o kanalizację. To oczywiście, o czym dyplomaci przypominali bardzo głośno, było jawnym złamaniem konwencji wiedeńskiej dotyczącej protokołów dyplomatycznych. Jednak te protesty na nic się nie zdały. Dopiero 8 czerwca Daniel Speckhardt, ambasador USA, zdecydował się zwołać konferencję prasową, na której opowiedział dziennikarzom o całej sytuacji, przy okazji stwierdzając, że przez około rok, kiedy żyje w Drozdach, nie zdarzyły mu się absolutnie żadne problemy z kanalizacją. On miał wtedy przy sobie także protest pisemny podpisany przez 20 ambasadorów, w tym także przez ambasadora Rosji. Wydawało się, że to przyniosło spodziewany rezultat, bo 10 czerwca Łukaszenko wystąpił publicznie. Stwierdził, że dyplomaci mogą żyć w swoich domach jeszcze przez 10 dni, a on w tym czasie wszystko wyjaśni. Na tym etapie mogło się wydawać, że sprawa jest zamknięta, że to był jakiś dziwny biurokratyczny incydent, ale 15 czerwca na forum Wspólnoty Niepodległych Państw Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji stwierdziło, że stanowisko Białorusi w pełni ich zadowala. Ich wyjaśnienia są dla nich wystarczające, a to, co się dzieje na Białorusi, jest okej. Łukaszenko prawdopodobnie wtedy uznał, że to jest rodzaj akceptacji ze strony Rosji dla jego działań i 18 czerwca ogłosił, że cały kompleks Drozdy jest wyłączną własnością rządu Białorusi i zostaje zamknięty na czas remontu. On sam w tym czasie wyprowadził się do innej rezydencji. Natomiast zagraniczni dyplomaci zaczęli doświadczać wielu różnych sytuacji, które możemy uznać za kuriozalne. Ambasadorom zagranicznych państw została odcięta woda, prąd i telefon. Co więcej, wstęp na teren został ograniczony, co oznaczało, że każdy z mieszkańców musiał mieć przepustkę pozwalającą na wjazd, ale już choćby zaproszenie gościa albo nawet przejście od jednego domu do drugiego, gdyby na przykład ambasador Wielkiej Brytanii chciał się wybrać na herbatę do ambasadora Francji, musiał prosić o zgodę szefa ochrony prezydenta Białorusi. Ambasador Stanów Zjednoczonych wspominał także, że w tym czasie ktoś próbował się dostać na jego posesję i że odbyła się nieudana próba zaspawania wrót do jego domu. 20 czerwca ambasadorowie wyruszyli do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi porozmawiać z ministrem o tej sytuacji, która była, nie ukrywajmy to, absolutnie kuriozalna. Tam zostało przyjęte porozumienie, w myśl którego oni będą mogli zostać w swoich domach na czas remontu, ale ze swojej strony zgadzają się na niewygody związane z tym remontem. Przy okazji warto stwierdzić, że oni na samym początku chcieli zaoferować pomoc w postaci fachowców z ich krajów, żeby remont został przeprowadzony szybciej, ale strona białoruska się na to wtedy nie zgodziła. Kiedy dyplomaci wyjeżdżali z ministerstwa, znowu wydawało się, że sprawa jest zamknięta, porozumienie zostało zawarte, nie jest idealnie, ale generalnie rzecz biorąc nie ma skandalu. Kiedy jechali jednak swoimi samochodami do domów, zobaczyli na drodze dojazdowej koparkę i rów wykopany przez sam środek drogi, który sprawił, że oni nie mogli pojechać dalej. Wspomnienia na ten temat są różne. Według niektórych z nich większość ambasadorów zawróciła. Według innych oni poszli do swoich domów na piechotę. Jedno jest pewne, ambasador Francji przez przypadek miał w bagażniku składany rower, wyciągnął go i po prostu pojechał do swojego domu na tym rowerze. To oczywiście było już zdecydowanie zbyt wiele i 22 czerwca zachodni dyplomaci postanowili opuścić Białoruś. Niektórzy z nich robili to demonstracyjnie, ambasador Litwy na przykład zostawiając swój dom przypiął na drzwiach wydrukowany tekst
konwencji wiedeńskiej. Niektórzy z nich przejeżdżali swoimi samochodami demonstracyjnie pod oknami siedziby administracji Łukaszenki. Z drugiej jednak strony także białoruskie władze tutaj nie ułatwiały. I tu pojawia się polski akcent. Polski ambasador Mariusz Maszkiewicz miał 4 godziny czekać na możliwość odebrania swoich rzeczy z ambasady, w tym także flagi państwowej. Mówię o tym, że wyjechali zachodni dyplomaci, bo jedynym, kto został w Drozdach, był ambasador Rosji. On razem z rodziną przez tydzień koczował w tym domu bez wody, prądu, telefonu i drogi dojazdowej, chociaż warto tutaj dodać, że według niektórych wersji tam woda była, ale tylko przez 2 godziny dziennie, więc on sobie jej napuszczał do wanny rano i tak egzystował. Przez tydzień, dopóki Białoruś nie zaoferowała mu nowego mieszkania. Oczywiście, jak na pewno się domyślacie, ta sytuacja doprowadziła do poważnego skandalu dyplomatycznego. Ambasadorowie Białorusi z tych krajów, w których ambasadorowie wyjechali z Mińska, zostali wezwani z powrotem do ojczyzny, przy czym na przykład Stany Zjednoczone wyraźnie stwierdziły, że ambasador Białorusi nie jest mile widziany na ich terytorium, dopóki sytuacja się nie unormuje. Co więcej, Stany Zjednoczone, kraje Unii Europejskiej, a później także inne kraje Europy wprowadziły sankcje personalne wobec 130 urzędników państwowych Białorusi, w tym Aleksandra Łukaszenki, zgodnie z którymi oni utracili możliwość wjazdu do krajów, które nałożyły te sankcje. Jedynym wyjątkiem miałaby być sytuacja, w której Łukaszenko miałby przyjechać do siedziby ONZ-u w Nowym Jorku. Już w sierpniu 1998 roku rosyjski Komersant donosił, że Łukaszenko kazał swojemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych pilnie rozwiązać tę sytuację. Prawdopodobnie sankcje dość go zabolały. Natomiast nie udało się osiągnąć tego porozumienia aż do 10 grudnia 1998 roku. Wtedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi ogłosiło sukces. Dyplomaci wrócili najpierw do Drozdów, do swoich starych rezydencji, tam spędzili około tygodnia, a potem przeprowadzili się do nowych domów zaoferowanych przez rząd Białorusi. Najdłużej poza Mińskiem przebywał ambasador Stanów Zjednoczonych. On wrócił dopiero we wrześniu 1999 roku, ponad rok później. Pozostaje pytanie, dlaczego Łukaszenko zrobił coś tak głupiego, na dodatek w tak mało subtelny sposób? Teorii tutaj jest kilka i warto przypomnieć najpierw parę faktów. Zacznijmy od tego, że Białoruś, podobnie jak Federacja Rosyjska czy Ukraina, zaczęła swoją egzystencję w 1991 roku, czyli w momencie, w którym upadł Związek Radziecki. Przez pierwsze 3 lata Białoruś nie miała prezydenta. Krajem rządził przewodniczący Najwyższej Rady Republiki, jednak te pierwsze lata, jak wszędzie po upadku systemu socjalistycznego, były bardzo trudne, chaotyczne, biedne. No, to był stan kryzysu. I w 1994 roku, na fali nostalgii za biednym, ale stabilnym Związkiem Radzieckim, do władzy przyszedł Aleksander Łukaszenka. Były dyrektor kołchozu, znany ze swojej brutalności, on miał sprawę karną o pobicie traktorzysty, ale miał być jednocześnie sprawnym menadżerem, jak na standardy sowieckie. Więc on zebrał ten elektorat tęskniących za Związkiem Radzieckim, dostał całkiem spore poparcie i w 1994 rozpoczął pierwszą kadencję, a już w 1996 roku ogłosił referendum, które miało przywrócić część symboliki radzieckiej, ale jednocześnie zmienić konstytucję w taki sposób, by Białoruś stała się krajem z systemem bardziej prezydenckim. Oczywiście na tym referendum oficjalnie Białorusini zgodzili się na zwiększenie pełnomocnictw prezydenta, jednak wielu twierdziło, że ono zostało sfałszowane i wśród niezadowolonych znalazły się oczywiście państwa zachodnie, które za pośrednictwem swoich dyplomatów wyrażały niezadowolenie z samego sposobu przeprowadzenia referendum i ze zmian, które one przyniosły. W 1997 roku doszło do małego skandalu. Sekretarz ambasady Stanów Zjednoczonych miał brać udział w akcji protestacyjnej na ulicach na Białorusi i został w tym czasie zatrzymany i wydalony z kraju. Podobnie z kraju wyrzucono w tym czasie szefa fundacji George'a Sorosa na Białoruś. Można więc zakładać, że wydarzenia w Drozdach w 1998 roku były rodzajem zemsty na zachodnich dyplomatach za to, że oni się postawili Łukaszence. Są jednak jeszcze inne teorie bezpośrednio związane z faktem, że zachodni ambasadorowie byli sąsiadami Łukaszenki. Według jednej z nich w lipcu odbywają się święta narodowe w Stanach Zjednoczonych i Francji, a w związku z tym przyjęcia w domach ambasadorów, w których tuż pod nosem Łukaszenki mogliby bawić się przedstawiciele białoruskiej opozycji, którzy mieli dobre kontakty z zagranicznymi dyplomatami.
Jest jeszcze jedna teoria, która jest chyba najbardziej prawdopodobna, bo ją jako powód podał sam Łukaszenka, choć to oczywiście mogła być zasłona dymna. On stwierdził, że nie mógł sobie pozwolić na to, żeby pododdział amerykańskich Marines znajdował się tuż obok jego domu. A skąd oni się tam wzięli? Jak zapewne wiecie, to właśnie Korpus Piechoty Morskiej zapewnia ochronę placówkom dyplomatycznym Stanów Zjednoczonych na świecie i oni stacjonowali między innymi właśnie przy domu ambasadora USA. Konfliktu w Drazdach nie można postrzegać jako przyczyny złych stosunków dyplomatycznych między Białorusią i resztą świata. To raczej jeden z wielu przykładów pokazujących to, jakim prezydentem jest Łukaszenko. Jeden z bardzo wielu powodów, dla których ten człowiek powinien odejść ze sceny politycznej i to już bardzo, bardzo dawno temu. Białorusini, przechodzicie teraz drogę, przez którą my, Polacy, przeszliśmy dawno temu. Drogę, której ja już nie pamiętam, bo jestem za młody. Teraz jest wasza kolej, ale walczcie o swoją wolność, bo nikt za was jej sobie nie wywalczy. Jesteśmy z wami.